Był to zwykły dzień na budowie drugiej linii warszawskiego metra. Nikt nie spodziewał się, że w ten zwyczajny dzień zostanie zaburzony przez wjazd groźnych terrorystów. Wjazd terrorystów! Czemu strzelają? Halo! Terroryści! Coście tu odjebali? Przepraszam. Co się tutaj stało? Wjazd terrorystów miał być zrobiony. Słyszałem bombę i słyszałem was. A chciałem wam jeszcze coś powiedzieć na temat inżynieryjnych zakresów, ale widzę, że nie porozmawiamy sobie o tym. No dobrze. Czyli czas przeżyć. Została tylko i wyłącznie polska policja. Polska policjo? Zostaw mnie, jestem niewinny! Ja jestem... podskoczyłeś mi się. Ja jestem... Nie! Nie ale żywy? Dobra, spokojnie, Ania, spokojnie, żyjesz? Okej, nie strzelajmy do siebie, nie strzelajmy do siebie. Słuchaj. To jest trochę podejrzane, bo... Nie, sekunda, stop! Stać! To ja jestem policja, ja mogę stać. Okej, okay, dobrze, przepraszam. Dobra, zostaliśmy w trzech. Ojej. To jest bardzo niedobre. Dobra, mam pomysł. W takim razie zagrajmy o uczucia i zaufanie Ignacego. Ignacy, jestem niewinny. Ignacy, kurwa, naprawdę? Naprawdę o tak gramy? Ignacy, tak powiem, nisko? Powiem, tak. Ignacy, powiem ci tak. O, Madzio! Jak tu przyszedłem, była rzeź. Ja też. To zróbmy jeszcze jedną rzecz, bo ja bym chciał być dosyć pewny. Niech ktoś przejdzie na drugą stronę torów. Jest przyjemność. Nie, jeden, ty zostań. A, dobra. Tylko, że o tam są schody. Tak, idź tamtędy, dobrze, idź. No. Stój, Alien, stój. Nie, masz ze mną stać, przecież gramy o uczucia. Mandziu, idź tutaj. I teraz chodź tutaj, naprzeciwko nas, tak jakby. Kurwa mać! Skąd ja to wiedziałem? Przecież go zabił, no, co innego. Ja, wiesz co, Ignacy, był taki moment, że Mandziu stał w miejscu i było widać, że kupuje coś w Traitor Roomie. Znaczy tym, w sklepie dla Traitorów. Było widać, ja już tak sobie myślę, dobra, nie będę się odzywał, ale... Słusznie. O, praktycznie tu jesteś. Ostra wymiana ognia. Super. Kurwa masz. Proszę panowie, jestem niezadowolonym klientem i chciałbym zgłosić zażalenie. Czekam na mój pociąg już 2 dni i jeszcze ani jeden nie przyjechał. Czy jest tutaj inżynier tej abominacji, który mógłby mi troszkę wyjaśnić, co się stało? Już wszystko idę panu wyjaśnić, panie! Jakbyś pan chciał... Chciałbym rozmawiać z pana menadżerem. Jakby pan chciał szybko, to by pan mógł dyliżansem pojechać. Na pociąg to trzeba zaczekać, więc proszę się tutaj nie emocjonować. Poza tym... Moje dzieci chorują w domu, jedno już umarło, przez to, że wasz pociąg się spóźni. No to jak jedno umarło, no to i drugie może. Spokojnie, pan się nie piekli tak. No to tam się... Dobrze, przyszedł detektyw, bo wreszcie... Panie detektywie, proszę... Ja się zgubiłem. Ale pan Stachu, Złota Rączka, wszystko pięknie wyjaśnił. Proszę się tutaj nie denerwować. Dokładnie, proszę panie. Kto pan... Proszę pana, moje dzieci umierają w gorączce, są leki imbioze. Dobra, stary, czarny jesteś, jestem. Daj spokój, no to tylko czarne dzieci. Tak, panie, masz 15 dzieci, czy coś w tym. Dokładnie, masz, idź pod tory. Ktoś sobie otworzył... Ktoś sobie przed chwilką otworzył Traitor Room, to dosyć zabawne. No, to dosyć zabawne. Znowu! Znowu! Cześć, Bladi! Cześć, Bladeusz! Cześć, Sferu! Co to było? Bladi se otworzył Traitor Rooma. No nie. Słuchajcie, jestem Artur. A mi się wydawało, ja że to ty, Ignacy. Nie! Pójdź się na drugą stronę toru, ponieważ tu jest coś tyka! O nie! O nie! Niedługo będzie po. A nie, coś czuję, że to podpucha. Ej, on specjalnie powiedział, to może być pułapka, tak, to prawda. Tak. To chyba jednak nie była pułapka, co? Miałem zawieźć dzieciom. To było 6. Ale już się bałem, że coś ci się stanie, naprawdę. Moment. Ignacy, uważaj. Wiem, idę środkiem, dlatego. Ja tutaj troszeczkę... A to przebiegi są. Proszę, aresztowanie. Czemu ja? Bo jestem raptorem? Tak, nie. Aresztuj go. Ty byłeś po drugiej stronie torów, kiedy nas wysłano z tamtej strony. Bo mnie zepchnęli, bo mnie Ignacy zepchnęli. Dobra. Kiedy nas pałowano, ty stałeś po drugiej stronie właśnie. Tak, tak było. Proszę się tłumaczyć, przeszukujemy teren, panowie. No wiemy, że Bladeusz jest gdzieś. Dobra, o nie, morderstwo. O nie, ja bym nie stał przy tych beczkach, wiecie? No właśnie. Chyba miało coś tam mniej więcej niż tylko morderstwo. Zaszło. The police have invaded terminus to kill all terrorists. O nie. No, mamy problem, panowie. A co to oznacza? To znaczy, że chyba była właśnie polska policja. No nie. Polska policja. Przyjechała tu zrobić porządek. Dobra, czy ktoś widział... Słuchajcie, musimy coś wymyślić z Bladeuszem i pewnie jego jednym kompanem, który gdzieś się tutaj znajduje wśród nas. Zatem,
albo musimy zagłodzić Bladeusza Pieseła. Zabierzmy cały czapi z miasta i Pieseł zdechnie. Ej, mam pomysł. Dobra, chłopaki, idźcie na górę, zabierzcie cały czapi, a ja się na niego zaczaję. Dobra, chodźcie, idziemy stąd, bierzemy ze sobą czapi. Zobaczycie, otworzy drzwi i wyjdzie i zabijemy. Dobra, dobra. Na pewno wyjdzie. Lećcie zaraz. Chłopaki na górę, szybko, lećcie. Go, go, go. Łochu! Za moje daj. Czapi! Łochu! Szybko, wydrulajmy o ostrzeżenie. To było ostrzeżenie dla ciebie, Bladeuszu. Ktoś w ogóle sprawdził Ignacego? Nie. Ja się tygam, przejmuje Ignacy? No dobrze. Kto tam strzelał do mnie? Alien do ciebie strzelał, detektyw! Ale przecież mieliśmy coś się sorry, przypadkiem, ty! No co, sorry, przypadkiem, co ty? Wyrzucam broń, wszystko wyrzucam, zobacz. Ty. Przypadkiem. Niedobre rzeczy dzieją. Detektywie, ma być na górze czy na dole? Ma być na górze czy na dole? Łazienka. Ty o Bloody ty mówisz im. Aaaa! Bloody mówi, gdzie mam być, ale mogę wejść tam czy nie? Coś serwer nie? Nie wiemy, kto jest terrorystą. Kto tutaj zdradził stan? Tak, ups. Już są. O Jezus, sorry! Brawo, świetna decyzja, Kuba. Proszę wyjść podniesionymi rękoma. Właśnie zabijacie sobie kolejnych pomyślników. Proszę, detektyw ma wychodzić? Tak. O. Kupson, dlaczego nie strzelałeś do nich tylko do Aliena? Nie wiem. No, do czego? No. Nie no, Kuba na pewno mnie też zabił, bo się, że byłem bo ja myślałem, że nie, ty tam skinąłeś i wejdzie mi kurde... Nie no, Bloody's... Bloody's Mandzio, dają sobie komunikaty, gdzie mają strzelać, a ty walisz do chłopaku. Słuchajcie, możemy jeszcze odwiedzić, bo jeszcze takiej okazji nie mieliśmy, ale nie wiem, czy pamiętacie taką mapkę, gdzie generalnie wykazywaliśmy się geniuszami, jeżeli chodzi o znajomość trybu TTT. Była taka mapa, gdzie robiliśmy dużo parkurów. To grałem tam z Admiroskiem i tak dalej. I ta mapa nazywała się Koniowicami, nie wiem, czy pamiętacie. O nie, Koniowice. Tak, i słuchajcie, mamy w tym mieście, mamy tutaj generalnie jakby takie troszkę nawiązanie do Koniowic, jest ich pomnik, więc możemy go odszukać, słuchajcie. Ale właśnie Koniowice były nazwane Koniowicami przez pomnik, może to są nadal Koniowice, może to jest tylko... Koniowickie metro. To jest Koniowickie metro. A co jeżeli to są Koniowice, jak jeszcze były, wiesz, miastem ogromnym i tutaj szanowanym... To miasto upadło? Tak, i właśnie grali wcześniej, jak byliśmy... Ła, co do mnie strzela? Wow. O nie, wjazd polskiej policji! O Jezu, jest policja na górze, patrzcie, oni stają na górze i nas strzelają! Policja. Szybko, uciekajmy! Trzeba ich zastrzelić, trzeba ich zastrzelić, tych policjantów! Jesteśmy groźnymi terrorystami, pokażmy im to dużo... Panowie, teamwork! Uciec! No, na górze, na dworcu są. Musimy pokonać polską policję. Biegnę. Na dworcu. Co ty byłeś, robiłeś, Tomek? Odkładam bombę, pewnie. Siku tam wydaje na dół. Mi się, że cała policja polska została... Okej, dobra, poradziliśmy się z polskimi siłami zbrojnymi. Idziemy dalej. Prawie jak Niemcy w 39. Dobra, lecimy, słuchajcie. Policjanci są... Arion opuścił serwer aż ze wrażenia. Chciałem zobaczyć, co Bloody robi na respie i strzelić w niego raz. Coś serwer ostatnio... Aha, Bloody, jesteś znowu bugiem. Bo on jest errorem. Bloody, no. A teraz? Teraz cię widać. Teraz już... Aha, no nie wiem, czy wiecie, jak ogólnie mnie nie widać i stoję na respie, to można we mnie strzelać, to wtedy się wyrzucę z serweru. No dobra, to odkryliśmy sekret koniowic w takim... Co się stało? Ale dobry granat, muszę przyznać. To był dobry śmieszny granat. Po prostu. Admiros, widziałem, że wyleciałeś po... Ej, słuchajcie. Bladeusz spadł tutaj z barierki i nie otrzymał w ogóle żadnego damage'a. Bloody, proszę, zeskocz! Okej, Bloody, zeskocz stąd od na dół. Dobra. Ale nie zeskoczę. Na schody. Aha. No tu zeskoczę, zobaczcie, patrzcie. Fiu. Widzicie? Okej, dostał damage. I ty myślisz, że... Ale tak zajmujmy to każdego po kolei. Okay. Ale on trwa 100 sekund. To Admiros mógł sobie przekosić tą szybę. Okej, okay, no to... na jeden raz tylko, czy nie? Jasne. Nie, ona trwa przez czas. Słuchaj, dajcie teraz ja to zrobię i proszę. Admiros, skacz ty. Czy po kolei skacz? Wow! Jakie to było dobre! Szkoda, że nie powiedziałem, żebyście wszyscy tam stanęli i mnie złapali. Piękne to było! Kajcie, mam pomysł, nie wchodźcie jeszcze. Padła cisza. O! Super Kiper, pomysł! Masz pręta rozgrzanego w dupie, wiesz? A to lubię. W imieniu prawa gin! W imieniu prawa zginął!
Bo cały czas stoimy tutaj, w jednym miejscu, co początek każdej rundy ginę, jak jestem innocentem. Jak byłem raz traitorem, to też zginąłem na początek. Generalnie nie ma kontaktu z wami, są generalnie strasznie smutne na razie. Alien wszedł do traitor roomu. Ej, alien chyba do traitor roomu. Nie, pra, ej. Nie. To jest klasyczny alien. Początek rundy, kogoś oskarżyć, potem oczywiście jesteś zawsze traitorem. Poczekaj, cały czas tu biegam z wami, gałgany, a wy mówicie, że jestem w traitor roomie. A, alien jest tutaj. Ej, ja wiem, jak możemy sprawdzić, czy alien jest zdrajcą, bo ja zauważyłem, jest taka mechanika w tej grze, że jak się kogoś zabije, to potem można na ciało kliknąć i sprawdzić. Bardzo mi się nie podoba. Veto. Piernicze. Veto. Jeżeli ubierzesz jakiegoś ładnego skina, to zdecyduje, czy z tobą iść, czy nie. Bo obecnie jesteś creepem. Jesteś trochę creepem teraz, no. Jesteś... O nie! Dobra, o nie, to jesteśmy... O nie, o, już myślałem, że będziemy przyjaciółmi. Ej, co? Nie, trzeba wam powiedzieć, ale nie ma z nami nie, to. Ludzie ma jakoś to. Czekajcie, nie macie wrażenia, że Bladeusz coś nagle ucichł? Ja mam wrażenie, że tutaj na górze... No, właśnie wszedł do traitor roomu, Bladeusz! Żegnaj! Nonsens! Tak, jak myślałeś. Bladeusz jest w traitor roomie. Ale spojrzał do góry, skąd taki dziki policję. Dobra. Bladeusz jest w traitor roomie. Robocik jest do traitor roomu wjechał. Tak, też go widziałem. Dobra, słuchajcie. Nonsens, ja bym w życiu nie zrobił takiego powodu. Czemu nie możesz go powiedzieć? Z podniesionymi kablami. Patrz, jest za ciężki, Kuba. Ale cofnijcie się! Nie jest za ciężki. Zróbcie blokadę traitor roomu, panowie. Blokada. Nikogo nie ma przy wejściu, możesz wychodzić. No i myk, bo zamiatane. Pół metra wyjebało. No i zobaczymy, co zrobić dalej, panie terrorysto. Ja nie jestem terrorystą. Nie, absolutnie. Ustawcie się, panowie. Zabezpieczamy wyjście. To tak, taka ustawka. Tylko jest kwestia jedna. No. Bo on tam ma teleporty. Tak? A, ma, to prawda. To trochę chuj. Dobra, panowie, to musimy znaleźć jakieś bezpieczne miejsce, w którym się obronimy. Kibel! Przybeczka, chodźcie do beczek! To jest najbezpieczniejsze miejsce. Nie, do kibla, to może być dobra skrypta. Nie, ja bym poszedł do góry. No, do kibla. Tak. Co za głup. Czy ty to strzeliłeś, czy... Nie, Kuba strzelił beczkę. Tomek, że zostałem z tobą, to jest najgorszy moment, jaki w moim życiu. No, ej, ale naprawdę, sprawdzę, że on wybuchł od beczki. No wiem, bo jednym terrorystą był ten alien, a drugim jest PSO, więc po prostu musimy teraz unikać go przez następne 4 minuty, tylko się nie zgubi ode mnie, proszę cię, chodź. Dobrze nam pójdzie. Tak, nie zgubi się już. Poczekaj, stój. Dobra, rozminowane. Dobra, ja patrzę plecy. Dobrze, osłaniamy się. O, ma radar i tak wie, gdzie jesteśmy i tak. Słyszałeś strzelanie? Dobra, obstawmy, uważaj. Nie wchodź tu jeszcze. Chodźmy wzdłuż torów może. Lewo, wydaje mi się, że tu coś strzela. Bladeuszu, użyj mocy radaru. Użyłem, tylko bardziej mi chodzi o to, gdzie jest ktoś inny na przykład. Jesteśmy tylko we dwóch. Tylko oni zostali. No. W innym sensie. Ale idzie. A, tego szukasz, chodź tu Gimper. Chodź właśnie, chciała. Chodź tutaj, nie, gdzie ty polazłeś? No, o nie. Na Steamie musisz. Już się wskrzesili, nie, alien jest tutaj, dobra? Nie, alien jest, leży. Chyba, że go wskrzesił z tego. Już ciała. Nie sądzę. Kurwa! Za długo. Gin, wychodź! Ginie to było, gin, nie? Jestem niewinnym! Dlaczego mnie podejrzewacie? Jeszcze skłócić dwóch innocentów. Mistrzostwo! Nonsens. Dobrze, Igraty, ten śmieszny granat was ocali. No bo nie mówisz, że to jest śmieszny granat, może by nas ocali. Dobra, Tomek, mamy jeszcze kilka sekund do przeżycia, spokojnie. Już nie żyjesz? Nie zapierdala, mi się wydaje, że z torów. Wycofaj się. Po prostu wycofaj się ze strzału. Tu się schowajmy, Nie stój obok mnie tylko, bo to jest najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić. Masz dwa wyjścia, wstawaj dwa wyjścia. Dobrze. Dobra. To jest pierwsza chyba schy... Ruszaj się! Wchodzi! Frajerze! Dlaczego nie zagrałeś jakąś bombą czy czymś? Kurde, bo ja chciałem, miałem plan do swojego początku, żeby skrzesić aliena. Mogłeś zabrać moje ciało. Ale nie widziałem obok. Leży. Ty chodziłeś obok mnie. No tu leżało, tu leżało, tu gdzie jesteśmy.